Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was, tu jest Gracjan. Dzisiaj pokażę, jak ugotować barszcz czerwony z marchewką. Marchewka, marchewka i barszcz czerwony. Bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Na każdą okazję są doskonałe. Są doskonałe, zawsze smaczne. Gotuję teraz wodę. Tutaj mi się gotuje woda. I jak mi się ugotuje woda, to wtedy będę już mieszać barszcz. Właśnie wrzucę tą torebkę do wody, zamieszam i będzie barszcz, ponieważ to jest barszcz właśnie błyskawiczny, czyli po prostu momentalnie się go robi. Natomiast marchewkę muszę ugotować. Aby była marchewka dobra, to muszę ją wpierw oskrobać, ponieważ taka nieoskrobana marchewka to wcale nie jest taka dobra, więc po prostu mam tutaj taki specjalny przyrząd i skrobię sobie marchewkę. La 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 la. Skrobię marchewkę sobie. Shubidubidubida. O la 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 la. Te takie końcówki muszę nożem odciąć, ponieważ one są nie nadają się. Ok. I mam dwie marchewki przygotowane. Siaba da ba da ba da. O la 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 la. Ok. Tutaj mam garnek właśnie przygotowany. No i po prostu tą marchewkę muszę, tutaj muszę włączyć palnik. Okroję tą marchewkę na takie mniejsze kawałeczki. Ok. I wrzucam do garnka i będę gotować. Shubidubidubida. I już jest woda ugotowana. Wlewam tutaj wrzącą wodę do tej marchewki, przykrywam i tutaj będzie mi się gotować. Natomiast ja teraz sobie zamieszam barszcz. Zamieszam sobie go w tym kubku. Siabada bada bada. O la 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 la. Siabada bada bada. O la 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 la. Nalewam do kubka wodę i wsypuję całą zawartość torebki. O la 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 la. Ok. I teraz tylko mogę zamieszać. Siubidubidubida. Zamieszać, zamieszać, zamieszać. Fajnie jest. O la 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 la. Dobrze. Więc barszcz już jest gotowy. Siabada. Teraz tylko mogę przykryć ten barszcz talerzykiem, żeby po prostu się nie wystygł za bardzo, za szybko. Marchewka mi się teraz gotuje. Siabada bada bada. O la 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 la. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Już mi się marchewka ugotowała. Tutaj jest ugotowana marchewka. La 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 la. Siabada bada bada. Ugotowana marchewka. Bardzo smaczna, fajna i zdrowa. La 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 la. A tutaj właśnie mam ten barszcz. I trochę wody uleję. Sia la 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 la. Tra la 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 la. Ok. I teraz do tej marchewki ugotowanej wlewam barszcz czerwony. Sia la 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 la. Sia la 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 la. Ok. Mogę leciutko zamieszać i mam barszcz czerwony gotowy do rozlewania na talerz.
La 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 la. A tutaj mam chochelkę i chochelką nalewam barszcz do talerza. Sia la 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 la. O la 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 la. Okej, okay, jeszcze tylko łyżkę i można jeść. Siubidubidubida. La 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 la. Okej, okay, i teraz można już na stół zanieść. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Jeszcze tylko przyprawy, siabada, bada, bada. I można jeść. La 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 la. Siabada, bada, bada. Tra la 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 la. Pa, 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 pa. Zaraz skosztuję, jak smakuje. Barszcz czerwony z marchewką. Wyśmienite. Aha. Jak się je barszcz czerwony, to trzeba uważać, żeby się nie pochlapać, ponieważ barszcz czerwony bardzo szybko brudzi materiał, koszulę i w ogóle wszystko dookoła, więc trzeba uważać, no bo później ciężko jest uprać, wyprać. Ale pyszne! Polecam wszystkim barszcz czerwony z marchewką. Na razie, cześć, bye bye! Dobrze. Teraz mogę po prostu nalewać chochelką do talerza. Do talerza głębokiego. Siubidubidubida. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo się pomyliłem. Muszę jeszcze mieć chochelkę. Mam tutaj taką właśnie chochelkę. Tutaj jest barszcz czerwony. Coś mnie grypa bierze. Jeszcze raz.